Ospій, козачець, моя дівчина плач, на кого ж ти покидаєш, тільки позмай. Свисту козак на коня, подставайся з ворога, як ми з дінку повернувся, перестрій вдав. Лучше було не ходить, лучше було не любить, лучше було та й не знать, і тепер забувать. Лучше було не ходить, лучше було не любить. No hej wam wszystkim ludziska, witam was bardzo serdecznie z tej strony jak zwykle, Jamci to jest, czyli Grzechu 40, mam zaszczyt zaprezentować kolejny materiał z wyprawy moskiewskiej, z tego co pamiętacie, chociaż być może już nie pamiętacie, bo dawno seria się nie pojawiała, ale prowadzę różne wyprawy na kanale, opowiadam o miejscach, które odwiedziłem, teraz snuję opowieść na temat mojej wyprawy na Daleki Wschód, może nie tak daleki, bo Daleki Wschód to by była daleka Azja, powiedzmy Chiny, Japonia, no ale powiedzmy z naszej perspektywy jest to taki dalszy niż bliższy wschód, czyli rzeczywiście pod rejony moskiewskie. Z tego, co możecie przytaczać z pamięci, skończyłem ostatnio podczas eksploracji jednego z większych muzeów broni pancernej świata, obszaru dawnych poligonów wojskowych Sowieckiego Sojuza w Kubince, 70 km od Moskwy, gdzie testowano prototypowe wersje takich sław, jak choćby T-34. Tak czy inaczej, obecnie znajdowałem się w chyba najciekawszym hangarze, z pojazdami przejętymi z innych krajów. Po pierwsze, miał on bardzo ciekawą ekspozycję. Po drugie, maszyny stały od tak między ludźmi. Można je było oglądać z każdej strony, a i nawet dotknąć, co mi się bardzo podobało. No, wybaczcie, ale nie bardzo widzę sens odgradzania zwiedzających od maszyn szklanymi taflami, czy jakimiś barierkami, bo to są czołgi. Na litość boską, co ludzie mogą zniszczyć w czołgu? No ale... dobra, mniejsza. Ostatni odcinek skończyłem na opowiastce na temat Renault FT-17, który również się tam znajdował, no i wyglądał ciekawie. Kolejnym kwiatuszkiem był lekki czołg Hotchkiss H-35, teoretycznie produkcji francuskiej. Francuzi mieli ich ponad 600, gdy zostali zaatakowani przez Niemców. No mówię teoretycznie, bo tak naprawdę połowę agresji pojazdy zostały włączone do armii niemieckiej jako Panzer 35 H. I Niemcy także je dalej produkowali na zachodzie. W końcu przejęli technologię i fabryki produkcyjne, więc wystarczyło wydać rozkaz o dalszej produkcji. Łatwo mogliśmy zyskać kolejne maszyny na front. Potem pojazdy były użytkowane przez inne armie, choćby takiego Izraela. Inna kwestia to fakt, jak wiele egzemplarzy maszyn przejęli sami naziści. Zawsze mnie to intrygowało, jak to jest z tymi Francuzami, że o którym czołgu by się zasadniczo nie wspomniało, to tego Niemcy przejęli 100 egzemplarzy, tamtego kilkaset, innego pół tysiąca i tak dalej. To daje do myślenia o waleczności żabojadów, którzy na widok wroga zostawiali maszynę jakby nigdy nic. W takiej Polsce, z całym szacunkiem do Francuzów, ale w takiej Polsce żołnierze zrobiliby wszystko, co w ich mocy, aby nie dać wrogowi naszej broni. Walczyliby do ostatniego naboju, a potem wysadziliby konstrukcję, żeby tylko wróg jej nie mógł przejąć. Niemcy tak czasem robili, wysadzając za sobą tygrysy, nie do wycofania, prawda? Bagieciarze jakby na pikniku byli, no... ale mniejsza. Nieważne. Kolejna maszyna to Fiat Ansaldo L640, włoski czołg lekki, przeznaczony na eksport. Sowieci dużo takich maszyn kupowali i to z obszarów całego świata, aby je potem rozbierać i kraść technologię. Oczywiście było to zabronione prawem międzynarodowym, ale Związek Radziecki miał w dupie własne prawo, a co dopiero jeszcze prawo międzynarodowe, tak więc robili co chcieli. Dalej czekały nas już tylko coraz potężniejsze kluski. Obok Ansaldo stały konstrukcje niemieckie, datowane raczej na ten bardziej schyłkowy okres II wojny światowej, działo artylerii zmotoryzowanej Waffenträger oraz niszczyciel czołgów VK-3001H, po czym można poznać, że to schyłek wojny. Po pierwsze po tym, że działa stawały się coraz większe,
Po drugie po tym, że coraz bardziej stawiano na zdolności mobilne maszyn. Oczywiście ktoś by teraz powiedział, no ale grzechu, pieprzysz, przecież Niemcy produkowali coraz cięższe, wolniejsze maszyny. Ja się z tym zgodzę, ale po prawdzie poczęli oni odchodzić w dwie skrajności jednocześnie i produkowali zarówno maszyny z potężnymi pancerzami, jak i takie z potężnymi działami, choć nawet czasem nieopancerzone w 100%. I te głównie powstawały w fazie prototypów, a co do owych maszyn, nadmienię tylko, że wielkie to dziadostwo. Być może na zdjęciach tego nie widać, ale no naprawdę pokaźnych to było rozmiarów. A skoro już tutaj użyłem podobnego określenia, wielkie dziadostwo, to w przypadku kolejnych kolosów powinienem już chyba powiedzieć wykraczające poza granice zdrowego rozsądku. No bo tutaj wreszcie po tych wszystkich odcinkach wyprawy moskiewskiej dochodzimy do meritum, do pojazdów, na które chyba wszyscy czekali, w każdym razie tak mi się wydaje, bowiem obok stały dwie największe atrakcje Kubinki. Niestety nie zastałem tam ani słynnego Sturm Tigera, który teoretycznie w Kubince powinien być, ani Jak Tigera, ani Tygrysa 2, bo te już zostały prawdopodobnie przeniesione do wojskowego parku rozrywki Patriota, który się znajdował kilkanaście kilometrów dalej, ale za to zastałem to, po co tam w końcu przyjechałem. No bo nie tylko konstrukcje radzieckie mnie interesowały, ale także z całego świata. Tak oto z daleka przywitała mnie maszyna zasadniczo wypełniająca cały hangar, aż pod sufit. Super ciężki, samobieżny moździerz przełamania frontowego, kaliber 60 cm. Karl Gerhard. Z tego co wiemy, wow, kiedy to mówię, to aż mnie ciary przechodzą. No, robi to wrażenie nawet w mojej wyobraźni, bo przecież kiedy ja teraz do was nagrywam to audio, to nie patrzę na zdjęcia. Z tego co wiemy, maszyny zostały zaprojektowane w roku 1936, czyli właśnie te działa Karl Gerhard przez zakłady Rheinmetall celem przełamania francuskiej linii Maginota. Wiecie, za czasów I wojny światowej też istniały podobne kolosy, moździerze pokroju niesławnej grubej Berty, potrafiące przebić nawet najgrubsze bunkry i żelbety, ale zawsze występował z nimi pewien problem, mianowicie transport, więc Niemcy postanowili mu zaradzić. Tworząc działa, tworząc moździerze będące w istocie samobieżną platformą bojową. Na papierze pomysł był dobry. W terenie gorzej, w terenie nie bardzo, dlatego że maszyny były horrendalnie kosztowne w budowie, w eksploatacji. Gąsienice często się psuły od zbyt wielkiej masy. Zresztą im dłuższy pojazd, być może o tym nigdy nie słyszeliście, taką ciekawostkę historyczną wam przedam, im dłuższy pojazd, tym łatwiej jest o uszkodzenia gąsienic, dlatego że one się przełamują w pół. Tak było w przypadku The Old Gang, czyli tego słynnego toga brytyjskiego. Chciano wybudować tak wielki, tak długi czołg, tylko że potem Brytyjczycy uznali, a oczywiście abstrahując od tego, że na góry wjeżdżał jak ślimak, z gór palił wszystkie hamulce i się staczał z tej góry, bo żadne hamulce nie były w stanie tego dziadostwa zahamować, powstrzymać tak potężnego behemota. Abstrahując od tego wszystkiego, kiedy pojazd skręcał, on tak zwijał asfalt pod sobą i ziemię, że nadrywał gąsienicę. Podobne problemy ze swoimi gabarytami i wielką masą miały również moździerze Karl Gerhard. Zbyt wielka masa. Utrzymanie i serwis był bardzo trudny. Pojazdy poruszały się zaledwie 8 km na godzinę, więc torpeda to nie była, a jakby tego było mało, w tamtych czasach nie było mostów, które mogłyby wytrzymać ich masę sięgającą 124 ton. A potężna linia Maginota, celem której sforsowania wybudowano owe działa, jak wiemy, została zdobyta bez ani jednego wystrzału. Ostateczny rezultat był taki, że wybudowano 6 egzemplarzy podobnych behemotów i nadano im przydomki z mitologii nordyckiej. Kolejno był to Adam, zwany Baldurem, Ewa, zwana Wotan, Thor, Odyn, Loki i Ziu. Z tego, co także wiemy, działa zostały użyte bojowo nie na zachodzie, a na wschodzie i to nie podczas ostrzeliwania linii umocnień, a podczas oblężeń miast.
kiedy, no, między innymi Karl Gerhard Ziu został użyty podczas ostrzeliwania Warszawy w momencie powstania. Stamtąd pochodzi, co ciekawe, jedno z najsłynniejszych zdjęć okresu II wojny światowej. Obrazujący moment, w którym potężny pocisk kaliber 600 mm trafia w ówcześnie najwyższy wieżowiec Europy. Miało to miejsce 28 sierpnia 1944 roku, a mowa tu o wieżowcu Towarzystwa Ubezpieczeniowego Prudential. Niewielu ludzi wie, że Warszawa miała tym podobne przypadki. To były wybiórcze przykłady jakichś drapaczy chmur, ale jednak się zdarzało, a wieżowiec Prudential był przykładem takiego... Wiecie, to zdjęcie było symboliczne, nie tylko chodziło o pokazanie siły eksplozji działu Karl Gerhard. Nie tylko dlatego to zdjęcie stało się słynne, ale przede wszystkim dlatego, że stanowiło taką piękną przeciwwagę. Było zbudowane na zasadzie dysproporcji. Z jednej strony mieliśmy wieżowiec Prudential, który pokazywał sobą przepych. To był jeden z najbogatszych wieżowców, jedno z najbogatszych zabudowań ówczesnego świata, wykończany marmurami, z pięknymi pozłatanymi lustrami, kryształowymi żerandolami, bardzo wysoki standard wykończeń, przepiękna struktura przeznaczona dla szlachty. Z drugiej strony ta struktura niszczona w okresie drugowojennym przez pociski niemieckie. To było symboliczne, to miało symboliczny wydźwięk. Zresztą to właśnie działa Karl Gerhard były powodem tak długich prac budowlanych przy metrze warszawskim. Niektórzy się tam naśmiewali, że jedna nitka w innych krajach to jedną nitkę się buduje przez pół roku, a u nas kilka lat jedną nitkę stawiamy. No, wiecie, jak kopano linię metra? To w Warszawie akurat, Warszawa miała na tyle burzliwą historię, że bardzo wiele niewybuchów napotykano na swojej drodze i za każdym razem, jak był ten niewybuch gdzieś z przodu, trzeba było wstrzymać roboty, no wiadomo. No i o ile zwykłe niewybuchy były rozbrajane lub detonowane na miejscu, jak zaczęto wykopywać ponad 2,5-metrowe pociski po Karl Gerhardach, sprawa zaczęła się odrobinę komplikować, bo ważyły one ponad 2 tony każdy. No, ani tego nie szło wywieźć, ani zdetonować, bo rozwalilibyście pół przecznicy, efektem czego prace budowlane były mocno opóźniane, o ponad rok. No ale konkludując, działa te były przerostem formy nad treścią, robiły ogromne wrażenie, no ale z perspektywy funkcjonalności czy efektywności... No nie, to nie było to. Tak samo jak kolejny eksponat, będący pod pewnymi względami najsłynniejszym czołgiem świata. Panzerkampfwagen 8 Maus. Gigant na gąsienicach. 200-tonowa bestia z zachodu. Pojazd, o którym można wiele mówić i o którym już chyba wszystko na kanale powiedziałem. Rzecz jasna, historyczny, ślepy zaułek, jakim był czołg superciężki, no ale rozwijając. Niemcy podczas wojny zauważyli, że im grubszy pancerz, im bardziej donośne działo, tym lepsza maszyna pancerna. Hitler zapomniał jednak o tym, że wszystko ma swoją równowagę w naturze, swego rodzaju frontowe status quo, po którego przekroczeniu otrzymamy konstrukcję w zasadzie nie nadającą się już do niczego. Maus był przerostem formy nad treścią. Maus był zbyt wolny, aby nadążyć za jakimkolwiek frontem. Zbyt ciężki, aby przejechać przez jakikolwiek most. Oni mieli koncepcję, że będą przejeżdżać po dnie rzek, co było swego rodzaju utopią. Zbyt drogi, aby mieć racjonalność ekonomiczną. Zbyt awaryjny, aby być funkcjonalnym. Zbyt wielki, aby nie stać się łatwym celem dla lotnictwa wroga. Oczywiście Wehrmacht zakładał, że przez cały okres II wojny światowej będą mieli przewagę Luftwaffe w powietrzu, no ale z tego co wiemy, to również było pobożne życzenie. Nawet sam projekt nie był zasadniczo zbytnio przemyślany, o czym świadczą fartuchy boczne na gąsienicach. Były one przyspawane na stałe, przez co jakakolwiek awaria zawieszenia praktycznie wyłączała maszynę z walki i to na długie tygodnie. No bo nie dało się, nie mieliśmy dostępu do tych gąsienic, prawda? Egzemplarz z Kubinki jest jednym z 7, które weszły w produkcję, ale i zarazem jedynym naprawdę ukończonym. To jest wieża z egzemplarza drugiego, posadowiona na korpusie z egzemplarza pierwszego, więc swego rodzaju składak. Natomiast ogólnie 7 korpusów tego czołgu już przygotowano. Co ciekawe, jego malowanie, choć nieco zwodnicze, jest jak najbardziej historyczne, bowiem na boku i z tyłu maszyny widniał znak sierpa i młota, namalowany nie przez Sowietów, nie przez bolszewików, ale
śmiechostka przez Niemców, celem zmylenia wywiadu wroga. Niewielu również wie, że to co widzimy w kubince to wersja bitewna czołgu, bowiem gdy pojazd dojeżdżał do frontu, miał z tyłu podpięty ogromny baniak z benzyną, który widać na niektórych zdjęciach historycznych. Nie ma się czemu dziwić, maszyna paliła machiawelliczne 1400 litrów benzyny na 100 km drogi. Mózg rozwalony. Jeżeli nie macie żadnej skali porównawczej, pragnę nadmienić, że współczesne czołgi potrafią palić po 500 litrów na 100 km. Niektóre, co większe, 700, góra 800 litrów. To jest już takie naprawdę już górna granica. 800 litrów. Czasami zdarzały się maszyny ekstremalnie nieekonomiczne, na przykład na wojnie w Wietnamie bywały takie czołgi ciężkie, które potrafiły czasem dochodzić w trudnym terenie do nawet 1000 litrów benzyny na 100 km, a tutaj mamy praktycznie 1500 litrów. Coś niebywałego. I przyznacie, że słabo to pomyślane, jak na III Rzeszę, która miała tak wielkie niedobory ropy, że musiała ją ekstrahować z węgla. Inna kwestia to sama nazwa czołgu. Słowo mysz, tak samo jak malowanie, miało zmylić wroga i zniechęcić go do zagłębiania się w projekt. W końcu, kto by się interesował myszą? Przecież to coś małego, nieistotnego, błahego, takie fiubździu. Niewielu jednak wie, że mysz była jedynie oznaczeniem prototypu. Tak na przykład robili Sowieci. W momencie, kiedy jakiś czołg, jakiś pojazd pancerny był w fazie prototypowej, nadawano mu przydomek obiekt. Na przykład obiekt jakaś cyferka, obiekt 704, obiekt 268. I nawet w momencie, gdyby te dane, gdyby ta nazwa wyciekła gdzieś, została przejęta przez wywiad jakiegoś innego kraju, załóżmy pojawiła się nagle w Stanach Zjednoczonych, Chinach, gdziekolwiek, w tym momencie wróg nie ma żadnej wiedzy. Żadnej informacji tym nie zyskał, no bo obiekt to co? No obiektem może być wszystko, prawda? To jest najbardziej anonimowe nazewnictwo, jak się tylko da. Nawet jeżeli wróg zyskał to nazewnictwo, nic mu to nie mówi, czy to jest wielkie, czy to jest małe, czy to jest istotne, czy nieistotne, jaka to jest w ogóle broń, czy to jest jakaś rakieta, czy to jest na przykład jakiś pojazd, nic o tym nie wiemy. Natomiast Niemcy poszli o krok dalej. Mianowicie nazywali sferę projektową danej konstrukcji tak, żeby jeszcze zmyliła dodatkowo wroga. Już przekazuje jakąś informację, tylko właśnie odwrotną do prawdziwego wydźwięku określonej maszyny, określonego pojazdu, bo po wejściu w produkcję masową czołg miał mieć inny przydomek, miał zostać przemianowany na mamut. No i to już do niego pasuje jak ulał, trzeba przyznać, chyba każdy sobie przypomina w tym momencie te słynne mamuty z Command & Conquera, ta nazwa znikąd się nie wzięła, Maus miał być docelowo nazywany mamutem. Tyle historii, jeśli mam powiedzieć o nim cokolwiek własnymi słowy, powiem zasadniczo to samo, co po odwiedzinach w czernobylskiej zonie, prawda? Czytacie o czymś w książkach, zgłębiacie wątek na wszystkie strony, oglądacie o tym filmy historyczne, widzicie zdjęcia, ale zobaczyć to na własne oczy, to jest bezkonkurencyjne. To coś zupełnie innego. Żadna gra, film czy książka nie odda wam rozmiarów owego kolosa. Maus był po prostu majestatyczny, był gigantyczny i w zasadzie tego się po nim spodziewałem, więc specjalnego zawodu nie było. Niemniej jednak wyobrazić sobie takiego tytana, który jedzie o własnych siłach przez pole albo po ulicy? Na tych gąsienicach, jakie były to masywne gąsienice, ludziska, no człowiek jeszcze mojego formatu w dodatku przy takiej konstrukcji jawi się niczym krasnoludek, niczym swego rodzaju liliputek. Robi to... No to nie, po prostu trzeba pojechać, zobaczyć na własne oczy, bo niezależnie od tego, czego bym nie mówił, nie przekażę wam tego. Musielibyście zobaczyć to na własne oczy. Gigantyzm owego pojazdu. No i cóż, zawodu nie było, tak samo jak nie było Tygrysa, który także został wywieziony do Parku Patriota, ale obok Mausa stała inna legendarna konstrukcja będąca ikoną II wojny światowej, Pantera, bo na nią obecnie patrzymy. Przez wielu specjalistów jest uważana za najlepszy czołg całego tego konfliktu w ujęciu czysto jakościowym, no bo wiecie, Shermany czy T-34 były tanie i szybkie w produkcji, łatwe w eksploatacji, w naprawach, ale jeśli chodziło o jakość na froncie, nic nie równało się Panterze i Tygrysowi. Patrząc na nią, nie dziwiłem się, czemu alianci z początku czołg charakteryzowali jako ciężki, choć w Niemczech pełnił funkcję
medium tanka, czyli klasycznego czołgu średniego. To jest naprawdę duże, choć rzecz jasna do Mausa to nie ma podejścia, ale no jednak było to wielkie. Robiło też wrażenie swoimi gabarytami w odniesieniu do przeciętnych czołgów. No był to gigant, prawda, na skalę ogólnoświatową z tego okresu. Dalej było coś, co mnie rozbawiło, bowiem przy tych przejawach niemieckiej inżynierii w rosyjskim miasteczku na końcu świata zobaczyłem polską konstrukcję, tankietkę TKS, piękną maszynę, którą wykorzystywaliśmy na początku wojny. No cóż, ekspozycja jest zrobiona nieco krzywdząco, bowiem przy niemieckich pojazdach z końca okresu drugowojennego stoi polska konstrukcja z początku owego okresu. No wiecie, no na tle pozostałych maszyn ta nasza wyglądała, jakby pochodziła z kraju, gdzie psy dupami szczekają, prawda? No ale to jest przekłamana perspektywa, no bo gdybyśmy mieli to przyrównać do niemieckich konstrukcji z tego samego okresu co tankietka, no to już by to wyglądało zupełnie inaczej. Robiłoby to inne wrażenia. No przy Mausie i przy Panterze, no to takie fiubździu było, prawda? Taki pierdziołek. Pierdziołek na gąsienicach. No ale był to pierdziołek będący miłym urozmaiceniem. A skoro już tyle mówiłem o rozmiarach, nigdy nie przypuszczałem, że tankietka jest aż tak filigranowa. Jest aż tak mała. Myślałem, że była rozmiarów, no nie wiem, nieco większych niż maluch. Prawda? Ten słynny polski maluch, czyli klasyczny Fiat 126P, którym jeździliśmy w latach 90., gdy chodziłem do przedszkola. No, mój ojciec miał takiego Fiata. Ale prawdę mówiąc, no to tankietka jest jeszcze mniejsza. Dla porównania, ja mam 167 cm wzrostu, a na tym zdjęciu widzicie, gdzie ta tankietka się kończy. Obok niej, obok tankietki stały inne konstrukcje niemieckie, takie jak Hetzer czy Stug. Również bardzo słynne, na frontach wojny pełniły ważną rolę jako niszczyciele czołgów wroga, natomiast no Hetzer, no cóż, no kto go nie zna z gry World of Tanks, słynna low-tierowa maszyna, której pancerz jest w stanie odbić nieomal wszystko, a działo jest takie, że kiedy przemówi, często bywa ostatnią rzeczą, jaką widzicie w tytule podczas gameplayu. Fajnie było zobaczyć go w realnym świecie, w tym hangarze już więcej nie było, natomiast na tym etapie wyprawy zaczęły się problemy, przed nami były jeszcze hangary pojazdów alianckich wypełnione maszynami po brzegi, a za paręnaście minut zamykano muzeum, efektem czego zacząłem biegać pomiędzy eksponatami jak poparzony. No, na start po wejściu w nową zabudowę przywitał mnie widok, którego akurat, co ciekawe, w ogóle się tam nie spodziewałem. Bardzo dziwna zagwozdka, mianowicie brytyjski czołg pierwszowojenny Mark I. Zasadniczo można powiedzieć pierwszy czołg świata. Model z muzeum był modelem żeńskim, co oznaczało, że nie posiadał on jeszcze dział, a karabiny maszynowe. Czemu? No a jak myślicie, no po co załogom czołgowym miały być działka, skoro nie było innych czołgów? Prawda? Strzelaliśmy z nich tylko do piechoty, więc wszystko pasowało. Pojazd oczywiście jeszcze nie dysponował obrotową wieżą, a jego oręż był usytuowany w sponsonach na bokach i z przodu konstrukcji. Inna rzecz to specyficzny wygląd. Gąsienice wyciągnięte wysoko w przód miały pomóc w przekraczaniu okopów i choć czołg się prawie nie poruszał, hałasował, dymił, a ludzie w nim głuchli i umierali poprzez zaczadzenia, nie sposób odmówić mu pomysłowości. Brytyjczycy przecierali pierwsi szlaki w tym zakresie, do tego no Mark po prostu wyglądał groźnie. No bo jest również bardzo wielki i ten jego charakterystyczny wygląd, ten kształt, te gąsienice wyprowadzone w góry nadają mu naprawdę takiego groźnego designu. O, na froncie myślę, że jakbym go zobaczył w okresie I wojny światowej, no to mokro by mi się w majciusiach zrobiło. Dalej stała konstrukcja francuska, słynna Somuła S-35, znana z bardzo grubego, jak na początek wojny przystało, pancerza, a jak przystało na Francuzów, oczywiście kilkaset tych maszyn trafiło w ręce Niemców. No bo czemu nie? O tym już mówiłem. To, co mnie poruszyło, to czołg, który z perspektywy designu robił na mnie ogromne wrażenie od dziecka. Jeszcze gdy w gimnazjum zagrywałem się w takie gry jak D-Day czy Bitwę w Ardenach, zawsze z wypiekami na twarzy wyczekiwałem momentu, gdy twórcy gry oddadzą pod moją komendę
Churchilla. Oj, piękna maszyna, dobra, no i rzecz jasna maszyna robiąca wrażenie zarówno w grach, jak i w realu. Churchille mają w sobie po prostu jakąś taką foremną bryłę. To taka dosyć niewielka wieża, taki przysadzisty korpus, te ogromne gąsienice, które też okalają całą tą maszynę. Wszystko takie troszeczkę siekierką ciosane sprawia, no nadaje mu takiego równie niebezpiecznego designu, takiego kolorytu kolosa, który może wam realnie zagrozić. No a był to czołg ciężki i rzeczywiście pancerz to on miał, więc żołnierze go lubili. Dalej w biegu przyglądają się różnym innym maszynom, Cromwelle, tetrarchy i inne znakomicie nam znane pojazdy, aż nagle stanąłem jak wryty. Czemu? Ano temu, że doszedłem do centurionów i konquerorów. Jezus chytrus. O ile Mark jawił mi się niczym takie polskie rysy, o tyle Everest przy owych bestyjach był zaledwie wypierdkiem. To są tak kolosalne molochy. W życiu nie myślałem, że te czołgi są tak gargantuiczne. Oczywiście rozmiary i wygląd wiosny nie czynią, tu chodzi o efektywność na polu walki, no ale siały grozą wokół siebie i naprawdę napełniały serce przestrachem. No, nabrałem do nich szacunku. Serio. I choć zaskoczyły mnie ich gabaryty, ich rozmiary, to powinienem się tego chyba spodziewać, no bo w końcu Brytyjczycy po dziś dzień produkują bardzo wielkie czołgi. Specjaliści obśmiewają choćby takiego Challengera, mówiąc, że no to bardziej czołg super ciężki niż podstawowy. Powracając natomiast na grunt Kubinki, powiedzmy dwa słowa o Centurionie. Zasadniczo to taki kapitalistyczny odpowiednik ISA III, bo tak samo jak on zaczął być produkowany pod koniec II wojny i tak samo jak on zdążył jedynie na paradę zwycięstwa. No ale to nie oznacza, że stał się bezużyteczny. Centuriony walczyły w zimnej wojnie i już podczas wojny w Korei pokazały swoją klasę, gdy Centurion zniszczył drugim strzałem w ISA 3. No, który to IS-3 był rzekomo niezniszczalny, prawda? No, się nagle wszyscy zdziwili. Conqueror natomiast to z kolei taki starszy brat Centuriona, jego duchowa kontynuacja i następca. Więc o ile Centurion był przeciwwagą dla ISA 3, o tyle Conqueror można powiedzieć, że był przewagą dla T-10, czyli ISA 8. I przewagą wcale nie słabą, bowiem jego działo stanowiła ogromna armata kaliber 120 mm. No. Powiem szczerze, nie chciałbym się znaleźć naprzeciwko podobnego lewiatana. Na tym etapie mojej podróży zrozumiałem ciekawe ułożenie ekspozycji, bo obok Conquerora stał Chieftain, czyli kolejna generacja ciężkich czołgów brytyjskich. To wszystko był taki łańcuch przyczynowo-skutkowy, od najstarszych do najmłodszych, do najnowszych. Z tego co wiemy, ta generacja ciężkich czołgów wyszła z uzbrojenia praktycznie dopiero w latach 90., więc to już są bardziej współczesne czasy. Wyprodukowano ich grubo ponad 2000 egzemplarzy i chyba nawet wydaje mi się, że taki Chieftain stoi u nas w Muzeum Broni Pancernej w Bydgoszczy, jeżeli się mylę, to mnie poprawcie, ale chyba tak. Chyba właśnie tam jest. Jeżeli gdzieś tam będę, no to rzecz jasna nie omieszkam odwiedzić. Dalej stało jeszcze kilka ciekawych konstrukcji i co ciekawe maszyny japońskie oraz francuskie. Śmiesznie było zobaczyć w realnym świecie na przykład takiego AMX-a 13 wraz z jego siodełkową wieżą, pojazd, który powstał w nieomal 8000 egzemplarzy, choć raczej mało rozpoznawalny. Czyli ergo nie zapisał się szumnie na kartach historii. Gdybyście nie grali w World of Tanks, prawdopodobnie przeszlibyście ze wzruszeniem ramion obok tego czołgu, nawet nie mieli bladego pojęcia, co to w ogóle jest. Dalej czekały najbardziej ikoniczne pojazdy z Stanów Zjednoczonych. Oj, gdzie je tu zagnało do centrum Federacji Rosyjskiej? Śmiesznie to z nich zadrwił los. Mogłem zobaczyć choćby Stuarta 3, który co ciekawe też zrobił na mnie znacznie większe wrażenie niż się spodziewałem. No do tej pory we wszystkich zdjęciach historycznych, porównaniach, programach dokumentalnych czy na przykład w grach komputerowych, to był taki pierdziuś, ten mi się to jawiło jako coś bardzo małego. No, wcale to takie małe nie jest, robi też wrażenie. Oczywiście, no cóż jeszcze za nim, Chaffee. I zanim za Chaffeeem zobaczyłem coś, co totalnie mnie pozamiatało, bo tego się na wschodzie naprawdę zobaczyć nie spodziewałem. Streetwagen 103?
No teraz ja już się pogubiłem. Co STRV, szwedzki czołg podstawowy z lat 60., robił w otoczeniu amerykańskich pojazdów drugowojennych? Nie wiadomo. Tak czy inaczej, fajnie było zobaczyć maszynę tak innowacyjną i wbrew pozorom tak rzadką. Z tego co wiemy, czołg był wręcz rewolucyjny i bardzo nietypowy w swojej konstrukcji. Celem zmniejszenia masy i uproszczenia tejże konstrukcji Szwedzi zrezygnowali z wieży stuprocentowo. Pojazd w ogóle jej nie posiadał. Działo było zamontowane na stałe w kadłubie i obudowane pancerzami o bardzo wielkim kącie nachylenia. Pojazd celował za pomocą pracy hydraulicznego zawieszenia i był wyposażony w przekładnię hydrauliczną. Oj, długo by można o nim mówić, ale podsumowując ogólnie, był to smaczek, którego no naprawdę się nie spodziewałem tam ujrzeć. Dalej stały maszyny, które niestety no niespecjalnie zdążyłem już zobaczyć, bo już zamykano, już nie wypraszano z tego magazynu, no ale chociaż strzeliłem im parę fotografii. Oczywiście Sherman oraz Super Sherman, Patton i Patton Trójeczka, Hellcat, takie zabaweczki. Jeśli miałbym podsumować całą kubinkę, no bo więcej już nie zdołałem zobaczyć. No po prostu muzeum zostało zamknięte, taka to była godzina, ale ile zobaczyłem, to moje, więc wcale się stratny nie czuję. Troszeczkę się czuję stratny, że nie pojechaliśmy do tego parku Patriota, no powinniśmy kilka dni więcej na tą Moskwę przeznaczyć. No teraz żałuję, no ale co zrobić fizycznie, do Patrioty już nie pojechałem, szkoda. Tak czy inaczej, jeżeli miałbym podsumować całą kubinkę, powiem tak. Bardzo ciekawe eksponaty, ustawione na kompletnym zadupiu, do którego nie sposób dojechać bez własnego samochodu. No kompleks jest pośrodku niczego. Prowadzi do niego autostrada i to też połowicznie, bo potem się jakoś taką gruntową ścieżką idzie przez pola. Pośrodku lasów i pól, pośrodku niczego. Do tego, no co, no pojazdy są poupychane w niemiłosiernym ścisku, a zwiedzający jest trzymany na lekki dystans i 80% z ekspozycji no możemy zobaczyć jedynie od frontu. Nie możemy nawet tego obejść gdzieś od tyłu, z boku. Sam przybytek z kolei, jak to na wschodzie bywa, no widać, że najlepsze czasy miał już za sobą. Hangary pamiętają jeszcze realne czasy socjalizmu, związków socjalistycznych, Sajuza Sowieckich, socjalistycznych republik i nieco się sypią. Tu i ówdzie już brakuje desek, no zimą to tam śniegu do środka tych hangarów, co po niektórych w każdym razie musi nawiewać, bo po prostu brakuje już częściowo ścian, więc się to sypie. Domyślam się, że docelowo wszystkie eksponaty trafią do pobliskiego, potężnego i rzekomo nowoczesnego parku Patriota, więc można to po części zrozumieć. Natomiast ogólnie... Tamtego dnia moi znajomi nie wiedzieli, czego się mają spodziewać po kubince i byli delikatnie rozczarowani. Ja natomiast wiedziałem, dokąd i po co jadę, więc rozczarowania nie było, choć rzecz jasna uważam, że można to było lepiej zaprojektować. Z pewnością, jak kiedyś odwiedzę Bowen Town w Wielkiej Brytanii, będę miał bardziej melioratywne odczucia, choć tam, rzecz jasna, ani Mausa, ani ISA 7, słynnego Lewiatana ze wschodu, ani potężnego obiekta 268 o T-35 czy działach Carlo Gerard, nie wspomniwszy, nie zobaczę. Więc kubinka, choć może nie jest idealna, to jest jedyna w swoim rodzaju. Co ciekawe, po wyjściu z kompleksu czekała nas też dziwna sytuacja. Ciągle gdzieś wokoło było słychać dźwięki wystrzałów i postanowiliśmy się tematem zainteresować. Faktycznie, obok hangarów, pośród pola, stał sobie jakby nigdy nic niepozorny namiocik, bez żadnych oznaczeń czy reklam, bez niczego, w ogóle nieoznakowany. Weszliśmy do niego i z ciekawości, no, chcieliśmy zobaczyć, co tam we wnętrzu jest. No cóż... Co tam we wnętrzu było? No niestety nie zrobiłem foty, ale cały namiot wypełniony był bronią palną po brzegi. Od AK-47 poprzez pepesze, karabiny snajperskie, uziki na ciężkich karabinach maszynowych skończywszy. Po środku tego wszystkiego stał sobie jakby nigdy nic taki chopek roztropek w dresie i się nas pyta: "Wo sztu, rebiata, chcecie pastrielać?" No, dwa razy nam nie trzeba było powtarzać, prawda? Między innymi zabawiłem się słynnym karabinem snajperskim z okresu II wojny światowej, słynnym Mosinem oraz automatem Dziegtiarowa, o którym opowieści od dziadka słyszałem od najmłodszych lat dzieciństwa, o tych słynnych potężnych karabinach z talerzami na górze.
No to miałem okazję czymś takim postrzelać. Wrażenie było niesamowite. Wiecie, od razu odpłynąłem i zacząłem sobie wyobrażać, jak to kiedyś, zresztą dokładnie z tej samej broni, jakiś ruski pruł do Niemców, ile fabryka dała. Dały mi się tutaj zauważyć dwie rzeczy. Po pierwsze, zafascynowały mnie karabiny taśmowe. Jak się z nich strzela, faktycznie nie tak łatwo jest utrzymać cokolwiek na muszce. I to, co widzimy czasem na filmach, że ktoś pruje z takiego automatu, a naprzeciwko niego biegną ludzie i on nie trafia. Często na filmach takie sceny są, prawda? Jestem je w stanie zrozumieć, dlatego że tak rzuca wami, kiedy taki potężny automat pruje taśmowo, że to wcale nie jest łatwe zadanie kogoś na muszce utrzymać, autentycznie. I wiecie, prujecie z takiego ogra zagłady, hałas taki, że nic nie można usłyszeć, rzuca wami telepie na lewo i prawo, oczywiście przed wami biją płomienie na pół metra. Człowiek za spustem czuje się, jakby był władcą świata. Przez ten krótki moment czuć tę moc. Naprawdę niezapomniane wrażenia. No i tutaj była taka smutna historia, dlatego że chciałem, żeby kumpel mi nagrał taki króciutki filmik, jak ja właśnie pruję z tego ogromnego automatu na podnóżkach przed siebie, jak te płomienie z lufy biją. No coś tam nagrywał, tylko że jak żeśmy odeszli od tego kompleksu, no i już wracaliśmy do Kubinki i z powrotem do Moskwy, to mi nagle oznajmił, że zasadniczo coś się zdupsyło, nic się nie nagrało, więc no... Trochę szkoda, nie powiem, że no chętnie bym tutaj taki filmik wam zamieścił, no ale musimy się wszyscy obejść smakiem. To było pierwsze, co mi się rzuciło w oczy przy tych potężnych automatach. No snajperką rzecz jasna też się super strzelało, to był ten słynny Mosin, no można powiedzieć taka ikona II wojny światowej. Po drugie, Ruscy, jak to Ruscy, nie baczą na jakiekolwiek bezpieczeństwo. Sam widziałem, jak dzieci po 11 lat przy tym namiociku naparzają sobie z Uzi, jacyś rosyjscy turyści, dzieci, które ledwo co są w stanie utrzymać w rękach tą broń, bo to jest przecież kawał żelastwa jak na takie dziecko. Inna kwestia to moje ubrania. Mówiłem wam, że wcześniej się wywaliłem, stoczyłem z błotnistej górki, mało nie rozbiłem głowy o kamienie, miałem uszkodzoną rękę. No właśnie, widać to błocko na moich ubraniach. Tak czy inaczej, po owej przygodzie wróciliśmy do centrum Kubinki, no a potem wróciliśmy do samej Moskwy, gdzie jeszcze trochę pochodziliśmy wieczorkiem, jak już się ściemniło po Placu Czerwonym. Potem, rzecz jasna, powróciliśmy do hotelu, no bo co innego robić. Dzień szybko się skończył, byliśmy troszeczkę zmęczeni, wyeksploatowani kolejnego dnia. Mieliśmy natomiast ambitny plan uderzyć bezpośrednio na Kremla. No i zobaczyć wszystko, co się tam znajduje, ale o tym będę opowiadał na kolejnym, mam nadzieję, całkiem ciekawym materiale z wyprawy moskiewskiej. Mam nadzieję, że zrobiłem wam smaka. Postaram się tą wyprawę zamknąć w tym miesiącu. W nadchodzące 4 tygodnie postaram się autentycznie zewrzeć poślady, nagrywać systematycznie te odcinki. Mam nadzieję, że mi się uda. Trzymajcie za mnie kciuki. Jak coś, no to również kciuki możecie pokazać, a dokładniej precyzując łapki w górę pod tym materiałem. To będzie dla mnie oznaką, że wam się podoba. Jeżeli tych łapek będzie dużo, zmotywuje mnie to do dalszego siedzenia przy owej serii. No a jak coś, jeżeli chcecie wspierać kanał, oczywiście link do Patronite'a w opisie. Na razie ode mnie to tyle. Hej ludziska, cześć.